Siemka.pl, cześć wam wszystkim. Kolejny filmik z serii miejscówki na mapach. Tym razem mamy mapę Karelię, 61% szans na wygraną i opcja szturm, obrona bazy. Z reguły zawsze tutaj, jak jest właśnie ta opcja szturmu, ustawiam się zawsze, prawie zawsze, z lewej strony. Gram tutaj tym czołgiem KW-85 i bardzo rzadko odwiedzam właśnie prawą stronę mapy, gdyż no tutaj z tej lewej strony bardzo fajnie mi się broni bazę, a wiadomo, jeśli mamy opcję szturmu, to siedzimy blisko bazy, grzejemy dupsko w krzakach za kamieniem i czekamy na przeciwnika, nie atakujemy. I tutaj właśnie ten kamyczek jest taką fajną osłoną, raz że przed artylerią, a tutaj z drugiej strony też tam się nad tym, no tutaj w tym miejscu w kwadracie G7 ustawiają też niszczyciele u góry i sam zresztą tam się ustawiam niszczycielem też i ściągają po prostu przeciwników. Także a tutaj właśnie mamy taki fajny widoczek na tych wszystkich atakujących od naszej lewej strony, więc popatrzcie sobie na film. Może troszkę na przyspieszeniu, bo tutaj na razie nic się takiego nie dzieje, więc no, chodziło głównie o to miejsce właśnie, gdzie można się ustawić. O, i tutaj też tutaj lighty wyjeżdżają właśnie, też można je odstrzelić. Tak jak widzicie, dopóki się tam za kamyczki gdzieś nie schowają. Przyspieszam. Już nie pamiętam, jak ta bitwa się potoczyła dokładnie, czy tam coś tutaj będzie dużo strzelania, czy nie, ale w każdym razie tak to właśnie wszystko to wygląda. No i też tutaj z dołu wyjeżdżają, więc też możemy się troszkę cofnąć i gdzieś tam w wieżyczkę zaczepić takiego przeciwnika. Tak jak tu widzicie, też te 50 się chce do naszej bazy dostać. Tutaj są 100, także no, mamy tutaj taki przegląd dosyć konkretny na te czołgi atakujące. Jak widzicie. Sobie spokojnie czekam, aż mi się załaduje. I będzie blind shot oddany. I susto nie ma. I tu w tym miejscu teraz właśnie przedostali się wrogowie. Takie zagłębienie tu jest. No ale to nie ma strachu, bo oni muszą tutaj się wysunąć. Także my jesteśmy jakby górą w tym momencie. Cały czas jest bitwa wyrównana, jak widzicie, 9 do 8. A tutaj, chyba tutaj będzie jakaś akcja za chwilę, bo znudzi mi się chyba czekanie. Zaraz zobaczymy, zresztą nie pamiętam, przyspieszam troszkę. Tak, będzie tutaj troszkę akcji, bo tam te dwa właśnie, chyba tak, dwa, albo już jeden tylko został, ten KW-85 na dole. Już mi się nie chciało tu czekać na niego, aż wyjedzie. To obniżanie lufy w tym KW-85 jest tragiczne. Strzał niemierzony poszedł bokiem, ale zauważcie, ten KW-85 albo stracił połączenie z internetem, albo coś, bo stoi sobie nieruchomo. Na moje szczęście oczywiście, byłby mnie raczej załatwił. KW-85 jest tak jak stary KW-1S, tylko że kurczę, to obniżanie lufy jest bardzo słabe w tym KW-85 i właśnie czasami teren nie sprzyja, żeby gdzieś tam w dół strzelić. Tak, także tak to
No tamto miejsce. Postaram się przy najbliższej okazji nagrać to drugie miejsce z prawej strony. No i jeszcze później pokazać wam, jak będzie moja drużyna atakowała. To też właśnie. Ładny strzał z daleka. Bez celowania praktycznie. To chyba będzie koniec bitwy już. Jeszcze tylko artyleria gdzieś została. Wszyscy teraz szukają artylerii. Artyleria się pokazała. Ale te 34-85 ją na pewno załatwić zdąży. Tak, i koniec bitwy. No, także widzieliście. Jeśli obronę bazy mamy, ustawiamy się z lewej strony i nie puszczamy przeciwników. To na razie tyle, cześć.